Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to, że przybyliście na mój wykład. Jest mi bardzo miło i czuję olbrzymi zaszczyt, że w tym roku to ja mogę wygłosić wykład poświęcony pamięci profesora Kwaśnickiego, który był promotorem mojej rozprawy doktorskiej, był moim szefem, moim mentorem. Także bardzo mi miło i zapraszam Państwa dzisiaj w podróż po teoriach inflacji, czy właściwie wyjaśnieniach. Jest to temat bardzo na czasie i wciąż niestety aktualny. I w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej można było się spotkać z wieloma wyjaśnieniami, często wątpliwej jakości. Dlatego chciałbym dzisiaj, moim celem jest taka dogłębna ekonomiczna krytyka różnych wyjaśnień, taka podróż przez różne wyjaśnienia od psychologicznych po kosztowe do pieniężnych. I na końcu chciałbym skontrastować te błędne wyjaśnienia z takim podejściem austriackim, bo w końcu mamy zjazd austriacki do inflacji. Także nie przedłużając, zacznijmy. Pierwsze wyjaśnienie, bardzo intuicyjne, prawda, ceny rosną. Kto ustala ceny? Przedsiębiorcy, czyli inflacja wynika z chciwości. Tak, po prostu ceny się zwiększają, ponieważ ci chciwi przedsiębiorcy podnoszą ceny. No jest to wyjaśnienie bardzo intuicyjne. Niestety jest to wyjaśnienie niezmiernie błędne, no bo czym właściwie byłaby ta chciwość? Jeżeli chciwość będziemy rozumieli jako interes własny, no to właściwie każde działania można wyjaśnić chciwością. Nie tylko podwyższanie cen, ale utrzymywanie na niezmienionym poziomie albo obniżanie cen. Nie tylko działania przedsiębiorców, ale także działania konsumentów, którzy chcą przecież jak najniższych cen. Jeśli z kolei chciwość miałaby oznaczać jakiś taki przesadny egoizm, to pojawia się pytanie, skąd nagle pojawia się ta chciwość? Dlaczego ona nagle wzrasta? Dlaczego przedsiębiorcy nie podwyższali cen wcześniej? Albo dlaczego tylko jedna grupa społeczna, czyli przedsiębiorcy, nagle są bardziej chciwi? Dlaczego jedne ceny rosną bardziej od innych? Czy jedni przedsiębiorcy są bardziej chciwi od innych? Tak, to wytłumaczenie jest bardzo kiepskie i właściwie cofa rozumowanie do takiego podejścia przedekonomicznego, w którym to wyjaśnialiśmy zachowania ludzi impulsami, namiętnościami, emocjami. Natomiast w podejściu ekonomicznym my się skupiamy na działaniu ludzi w kontekście rzadkich zasobów i na tym, jak jednostki reagują na bodźce, jak kalkulują, jak wyceniają. To wyjaśnienie nie tłumaczy nam, dlaczego właściwie ceny... Tutaj ceny arbitralnie się zwiększają, tak? A przecież w rzeczywistości mamy pewne prawidłowości ekonomiczne i ceny są wypadkową prawa popytu i prawa podaży i popytu. Więc tutaj to jest nie tylko kiepskie wyjaśnienie, ale to nawet nie jest ekonomiczne wyjaśnienie. Dlatego przejdźmy dalej. Drugim takim wyjaśnieniem psychologicznym są oczekiwania inflacyjne. To wielu ekonomistów, którzy pracują w bankach centralnych, uważa, że bieżąca inflacja jest determinowana oczekiwaną inflacją w przyszłości. Jaki jest problem z tym wyjaśnieniem? No, generalnie oczekiwania mogą się kształtować na dwa sposoby, tak? Albo wynikają, są one reakcją na pewne obiektywne zdarzenia rynkowe, albo powstają w oderwaniu od nich. Jeśli jednak powstają w oderwaniu od nich, no to powstają niejako diabolus ex machina. Nie wiadomo, skąd się pojawiają. Wtedy znowu nie mamy żadnych prawidłowości ekonomicznych, tylko zjawiska ekonomiczne są wypadkową oczekiwań, no, percepcji stanów mentalnych ludzi. Są całkowicie arbitralnie ustalane. Jeżeli z kolei oczekiwania inflacyjne kształtują się w odpowiedzi na obiektywne zdarzenia rynkowe, no to wtedy trudno to uznać za przyczynę inflacji. Raczej należy powiedzieć, że inflacja prowadzi do oczekiwań inflacyjnych, tak? Bo tu może być takie sprzężenie zwrotne, tak? Na przykład hiperinflacja pojawia się, kiedy inflacja jest tak duża, że ludzie tracą zaufanie do walut. No ale ten pierwotny impuls wynika z realnie istniejącej inflacji. Gdy inflacja jest odpowiednio mała, w
wtedy ludzie nie formułują oczekiwań inflacyjnych, tak? Tak niektórzy nawet, Alan Greenspan zdefiniował stabilność cenową. Jest to sytuacja, kiedy oczekiwania inflacyjne nie wpływają na decyzje jednostek, kiedy inflacja jest tak mała, tak? Poza tym, no, przy stałej podaży pieniądza, nieważne jakie są oczekiwania, trudno się spodziewać, że ceny będą ciągle rosły. Nieważne jakie byłyby oczekiwania jednostek. Więc to wyjaśnienie także odrzucamy i przechodzimy do kategorii marżowo-kosztowo-narzutowo-podażowych. Prezes Adam Glapiński swego czasu powiedział, że w Polsce od 50 do 60% podwyżek cen było spowodowane windowaniem w górę marż i zysku przez przedsiębiorców i sieci handlowe. Jak mogą Państwo zauważyć, jest to tak naprawdę powrót do chciwości, tylko trochę przebranej w ładniejsze szaty. Tak? No bo dlaczego mamy inflację? No inflację mamy, no bo znowu ci chciwi przedsiębiorcy, tylko tu już nie mamy słowa chciwi, podwyższają swoje ceny, podwyższają marże, podwyższają zyski. Jaki jest problem z tym wyjaśnieniem? No, oczywiście, tak jak wszędzie, pojawia się pytanie, dlaczego firmy nie podwyższały swoich cen wcześniej? Co je hamowało? Tak, firmy mogą podwyższać ceny wtedy, jeśli obserwują albo antycypują wzrost popytu na swoje produkty. Tak, a ten wzrost popytu na produkty może zaistnieć, kiedy wzrastają salda pieniężne w gospodarce, kiedy rośnie podaż pieniądza. I proszę zauważyć, dostrzegł to nawet prezes Adam Glapiński, bo w drugiej części tego cytatu powiedział, że w sprzyjających okolicznościach, kiedy popyt wydawał się nieograniczony i ludzie byli gotowi kupować wszystko, przedsiębiorcy i handlowcy to wykorzystali. Czyli ten pierwotny impuls wychodzi ze strony popytowej. To, co zrobią przedsiębiorcy, to jest tak naprawdę dostosowanie się do środowiska inflacyjnego. Tak, i inflacja nie wynika z zysków czy z marż. Tutaj zależność przyczynowo-skutkowa jest odwrotna. Inflacja może prowadzić do zysków, prawda? Możemy mieć taką korelację, ale to wynika z tego, tak, no bo czym jest inflacja? Inflacja jest, obecnie się definiuje ją w ten sposób, że ceny generalnie rosną. No ale różne ceny rosną w różnym tempie. Więc jeśli będzie tak, że ceny produktów rosną szybciej od cen nakładów, no to zyski mogą się zwiększać. Ale to jest charakterystyka danej inflacji. To zależy od tego, jak będzie przebiegała inflacja, które ceny będą rosły szybciej, najpierw. Więc to jest jakby wypadkowa inflacji. To nie jest przyczyna inflacji. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że marża, czym jest marża? Marża to jest różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna. No więc jak różnica między cenami może tłumaczyć powszechny wzrost cen? Albo jeszcze inaczej. To, co dla jednej firmy jest produktem, dla innej firmy jest nakładem często. No to w jaki sposób możemy mieć ogólny wzrost marż, który by powodował ogólny wzrost cen? To nie ma sensu. Dlatego to wyjaśnienie też powinniśmy odrzucić. Idźmy dalej. Podobnym wyjaśnieniem, które się odwołuje do źródeł dochodu, jest takie wyjaśnienie, że inflacja wynika ze wzrostu płac. Tak, na pewno też Państwo słyszeli o spirali płacowo-cenowej. Tak, ceny rosną, no bo płace rosną. Tylko no, jakie tutaj są problemy? No, tak jak poprzednio, dlaczego pracownicy nie domagali się podwyżek wcześniej? Dlaczego ich nie żądali wcześniej? Dlaczego nagle żądają? Tak? Albo no, znowu, teoria inflacji powinna wyjaśniać powszechny wzrost cen. Natomiast tu mamy, czym są płace? Płace jest to cena pracy. Dlatego wyjaśniamy wzrost cen wzrostami innych cen. Znowu, to nie ma sensu, tak? I tu jest takie nawiązanie właściwie do kosztowej. Mamy odejście od
aktywistycznej teorii wartości do takiej kosztowej teorii wartości, że to koszty, że to płace determinują ceny. Mimo że wiemy, że tak nie jest, tak? Że to subiektywne wartościowania jednostek determinują ceny. I podobnie jak w przypadku marsz, tak? Wzrost płac nie jest przyczyną inflacji, tylko odpowiedzią pracowników na środowisko rosnących cen. Tak? Oczywiście w przeszłości bywało takie zjawisko jak spirala płacowo-cenowa, ale dlaczego ono, skąd ono się brało? Ono się brało z pewnej polityki monetarnej banku centralnego, który prowadził politykę inflacyjną, aby celowo obniżyć płace realne, aby doprowadzić do pełnego zatrudnienia. Gdy pracownicy orientowali się, co się dzieje, że płace rosną, oczywiście domagali się wyższych płac. W odpowiedzi bank centralny mógł dalej prowadzić, próbował generować jeszcze wyższą inflację, aby obniżyć płace realne. No ale proszę zobaczyć, że ten impuls pierwotny wypływał z polityki monetarnej, z tego, co się dzieje w sferze pieniądza. Natomiast wzrost płac był odpowiedzią pracowników na środowisko inflacyjne. I wreszcie zauważmy, że analiza ekonomiczna nam mówi, że wzrost płac sam w sobie tak prowadzi do nie do inflacji, ale do dystrybucji dochodu, tak? Względem czy to pracodawców, czy to na przykład tych pracowników, którzy nie znajdą zatrudnienia przy wyższych płacach, tak? Bo analiza ekonomiczna nam mówi, że wzrost płac nie prowadzi do inflacji, tylko wzrost płac powyżej stawek rynkowych prowadzi nam to do bezrobocia, a nie do inflacji. Dlatego to wyjaśnienie również musimy wrzucić do kosza. No, z tymi dwoma wyjaśnieniami poprzednimi wiąże się już bardzo blisko jest do takiego podejścia marksistowskiego, według którego inflacja nie jest właściwie zjawiskiem ekonomicznym, raczej zjawiskiem politycznym, jest determinowana walką klas o podział dochodu narodowego. Oczywiście nie wiadomo, dlaczego jednostki miałyby dążyć do jakiegoś określonego podziału dochodu narodowego. I no i tutaj mamy odrzucenie jakichkolwiek prawidłowości ekonomicznych. Inflacja nie jest determinowana popytem i podażą, tylko negocjacjami pomiędzy pracownikami a kapitalistami. Więc jest całkowicie arbitralnie ustalana w takim procesie negocjacji. Tak, to jest swoją drogą, to jest kolejna taka pułapka arytmetycznego, księgowego podejścia do ekonomii, w którym to możemy sobie księgowo rozbić cenę na nakład plus narzut, tak? No i wtedy można argumentować, że no, inflacja musi się brać albo ze wzrostu marsz, albo ze wzrostu płac. Tak? No ale to tak samo niektórzy mówią, że wzrost inflacji utożsamiają ze wzrostem wskaźnika CPI i mówią, że ponieważ na przykład wzrost cen energii jest największym komponentem, no to inflacja wynika ze wzrostu tego komponentu. Ale ma to tyle samo sensu, co tłumaczenie na przykład opadów w Polsce tym, że najwięcej padało na Pomorzu. Tak, no może to coś mówi, ale nie tłumaczy nam to tego, dlaczego padało. Nie tłumaczy to nam, dlaczego te wszystkie ceny, te wszystkie wartości nominalne rosną. Dlatego to też odrzucamy. No i tutaj ostatnia z tych kosztowych teorii to jest wzrost cen energii. Właściwie jest to bardzo podobne do wyjaśnienia inflacji płacami, tylko mamy inny czynnik produkcji. Tak? Bardzo powszechnym czynnikiem produkcji jest praca, innym takim powszechnym czynnikiem produkcji jest energia. No to jeżeli ceny rosną, no to musi to wynikać ze wzrostu cen energii. Błąd. Dlaczego? No nie możemy tłumaczyć inflacji wzrostem cen pojedynczych dóbr. Dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jeżeli rośnie cena jednego dobra, no to przy niezmienionej podaży pieniądza konsumenci mają mniej środków pieniężnych, by kupować inne dobra.
Czyli ich ceny będą musiały spaść, bo będzie mniejszy popyt na inne dobra. Przy niezmienionej podaży pieniądza niemożliwa jest sytuacja, w której wszystkie ceny rosną przez jakiś dłuższy horyzont czasowy. Po drugie, i to moim zdaniem jest bardzo ważne i niezrozumiane przez wiele osób. Otóż całkowitą zmianę cenową jakiegoś dobra możemy sobie rozbić na relatywną zmianę ceny tego dobra oraz inflację. Przykładowo, jeżeli ceny gazu wzrosły w jakimś okresie o 50%, inflacja wynosiła 20%, to znaczy, że relatywnie ceny gazu w stosunku do innych dóbr wzrosły o 30%. Co to oznacza? To oznacza, że z powodu zmian w strukturze popytu wzrost cen energii względem innych dóbr wzrósł o 30%, a dodatkowo na to nałożyła się inflacja. Dodatkowo, podbijając jeszcze wzrost cen gazu. Nieprzypadkowo mówi się o inflacji jako o szumie, który zaszumia nam inaczej doskonale działający mechanizm cenowy. Tak, więc to jest taki szum, który nakłada się na wszystkie zmiany cenowe. Jeśli tak, to nie możemy tłumaczyć inflacji wzrostem cen gazu, bo wzrost cen gazu wynika z relatywnej zmiany oraz z inflacji. No, to takie najważniejsze obalenie tej koncepcji, ale oczywiście są jeszcze inne argumenty. No, przede wszystkim wzrost cen energii nie tłumaczy nam wzrostu inflacji bazowej należycie, no bo ona jest przecież, to jest ta inflacja po wyłączeniu cen energii, prawda? No i jeszcze jedna ważna kwestia tutaj. Oczywiście wzrost cen energii może nam obniżyć produkcję dóbr, tak? Możemy mieć taki szok podażowy, tylko to będzie jednorazowe zjawisko, tak? Trudno tłumaczyć szokami podażowymi ciągły proces wzrostu cen albo tego, że stopa inflacji nam rośnie, tak? Jeżeli podaż spadnie, no to ceny wzrosną, oczywiście. Ale dlaczego ceny miałyby ciągle rosnąć? I to jeszcze coraz szybciej. Zwłaszcza, że wysokie ceny są przecież, jak to się powiada, najlepszym lekarstwem na wysokie ceny. Tak? Wzrost cen powoduje, że podaż staje się bardziej opłacalna. Więc te zmiany podażowe powinny być tymczasowe. Zresztą dlatego banki centralne się spóźniły z odpowiedzią, bo uważały, że inflacja będzie podażowa, więc będzie tymczasowa. Oczywiście wiemy, jak to się skończyło. Skąd się bierze ten nacisk na czynniki podażowo-kosztowe? Moim zdaniem z dwóch powodów. Otóż po pierwsze ze zmiany definicyjnej, która nastąpiła w okolicach, niektórzy mówią, II wojny światowej. Mianowicie wcześniej inflacja była definiowana jako ekspansja podaży pieniądza. Obecnie przez inflację rozumiemy wzrost ogólnego poziomu cen, czy wzrost cen. Tak? No więc jeżeli nacisk kładziemy na to, dlaczego rosną ceny, no to siłą rzeczy szukamy różnych wyjaśnień, tak? A za ceny odpowiada i popyt, i podaż, więc niektórzy się skupiają też na stronie podażowej, stronie kosztowej. Chociaż wiemy, za chwilę przejdziemy do teorii monetarnych, że teoria będzie zjawiskiem pieniężnym. I druga kwestia, no to oczywiście wytłumaczenia odnoszące się do zjawisk podażowych, do szoków podażowych jest taką dobrą wymówką dla banków centralnych, które mogą zrzucić odpowiedzialność na negatywne, egzogeniczne szoki podażowe, które są całkowicie poza kontrolą biednych banków centralnych. I takie podejście doskonale wychwycił i obalił nie kto inny jak profesor Kwaśnicki, który jeszcze w 2022 napisał, że szukanie usprawiedliwień wzrostu inflacji we wzroście cen nośników energii jest przyznaniem się do porażki w kontrolowaniu poziomu inflacji na poziomie celu inflacyjnego. Dobrze, to przejdźmy do bardziej wysublimowanych teorii inflacji, czyli do teorii pieniężnych. Zgodnie ze słynnym diktum Miltona Friedmana, inflacja zawsze i wszędzie jest zjawiskiem monetarnym. Co się jednak okazuje, w Polsce mamy niewielu zwolenników tego diktum. Rzeczpospolita w 2022 roku przeprowadziła sondaż wśród 33
ekonomistów i zdecydowanie zgadza się z tym poglądem jedynie 3% z nich. Ponieważ to było 33 ekonomistów, tylko jeden ekonomista zdecydowanie się zgadza, że inflacja jest zjawiskiem pieniężnym. Czy zgadną państwo, co to za ekonomista? Nie, jeden, jedyny, niepowtarzalny Witold Kwaśnicki. Zdecydowanie się zgadza, odpowiedział w tym sondażu. Czy, skoro tak, zastanówmy się, czy Balcerowicza nie było chyba w tej ankiecie. Skoro tak, zastanówmy się, czy ilościowa teoria pieniądza jest prawdziwa. Czy to ona jest tym świętym gralem teorii inflacji? No, odpowiedź na to pytanie zależy, jak będziemy rozumieć ilościową teorię pieniądza. Jeżeli ją potraktujemy życzliwie, czyli w ten sposób, że wzrost podaży pieniądza nie oznacza wzrostu bogactwa, no bo się przełoży generalnie tylko na ceny, to możemy się zgodzić z Hayekiem, który napisał, że byłoby wielkim nieszczęściem, gdyby ludzie przestali kiedyś wierzyć w ilościową teorię pieniądza. Jednak jeśli ilościową teorię pieniądza będziemy rozumieli jako taką propozycję, że wzrost egzogenicznej podaży pieniądza przy stałym popycie na pieniądz, przy stałej szybkości obiegu pieniądza i przy stałej produkcji przełoży się wyłącznie proporcjonalnie, równomiernie na ceny, no to wtedy należy również zgodzić się z Hayekiem, który dodał, że byłoby źle, gdyby ludzie wierzyli w prostą, mechanistyczną wersję ilościowej teorii pieniądza. Tak, no bo jaki jest z nią problem? Ano taki, że przełożenie podaży pieniądza na ceny nie jest ani automatyczne, ani proporcjonalne. Dlaczego? No, ano dlatego, że po pierwsze na cenę wpływa również popyt na pieniądz oraz realny zasób dóbr i usług. Ponadto to jest takie podejście równowagowe, to znaczy jeżeli mamy jedną gospodarkę z jakąś podażą pieniądza i z poziomem cen oraz będziemy mieć drugą gospodarkę, gdzie podaż pieniądza będzie dwa razy większa, no to możemy zakładać, że ceny też będą generalnie dwa razy większe. Natomiast to nie oznacza, że wzrost podaży pieniądza się przełoży proporcjonalnie na wszystkie ceny w tym samym stopniu. Tak? Nie, no bo dlaczego miało być tak, że wzrost, że podwojenie salda pieniężnego miałoby doprowadzić jednostkę do spadku subiektywnego wartościowania każdej jednostki pieniężnej o połowę. Nie ma takiego prawa. To możemy powiedzieć, że oczywiście wzrost salda pieniężnego przełoży się na spadek krańcowej użyteczności pieniądza, ale jak bardzo, tego już nie wiemy. Dlatego według szkoły austriackiej ilościowa teoria pieniądza, z nią jest taki problem, że analizuje relacje pomiędzy dużymi agregatami, natomiast nie odwołuje się do subiektywnych wartościowań jednostek. Pokazuje pewien stan końcowy równowagi, ale nie pokazuje, w jaki sposób przy użyciu mikroekonomicznych podstaw miałoby dojść do tej nowej równowagi. Zwłaszcza, że jak wiemy, pieniądz nie jest neutralny. Mamy coś takiego jak efekt Cantillona, który mówi o tym, że pieniądz wchodzi do gospodarki poprzez określone kanały i w wyniku czego prowadzi to do zmian w dystrybucji, do zmian w strukturze cenowej i produkcji. Tak? O co tu chodzi? Że no, według takiego podejścia, według ilościowej teorii pieniądza, czy według niektórych monetarystów, dobrą polityką monetarną mogły być wzrost podaży pieniądza o taki sam współczynnik jak wzrost PKB. I wtedy według tego zrównania wymiany, które prezentowałem, to by się jakoś zneutralizowało. Ceny byłyby stabilne. Ale w podejściu austriackim niekoniecznie to się neutralizuje. Niekoniecznie tu mamy jakąś kompensację. Wzrost podaży pieniądza, nawet jeżeli będzie zachodził w tym samym tempie, to będzie prowadził do zmian w strukturze cenowej i w konsekwencji do zmian w strukturze produkcji. No, innym problemem jest to, że w tym podejściu mamy duże agregaty, mamy produkcję, więc jest tu pominięta struktura produkcji. Mamy też poziom cen, tak? Czyli nie mamy,
nie mamy struktury cenowej. I mamy takie średni, tak? No bo no tak naprawdę nie wiemy, jaka jest inflacja. My sobie tworzymy jakiś indeks i zakładamy, że zmiany tego indeksu to są zmiany w inflacji. No tylko jest wiele problemów związanych z poziomem cen, chociażby taki, że jest to pewna średnia. Tylko średnia arytmetyczna ma sens wtedy, kiedy wartości są do siebie w miarę zbliżone. Jeżeli porównujemy majątek Bezosa i majątek Gatesa i wyciągamy z tego średnią, to ta średnia nam o czymś mówi. Jeżeli porównujemy majątek Bezosa i mój majątek i wyciągamy z tego średnią, to nie ma specjalnie sensu. Tak? Odchylenie standardowe jest za duże względem średniej. I to właśnie mamy też w przypadku inflacji. Proszę zobaczyć, to jest wskaźnik, ten oficjalna zmiana wskaźnika CPI w Stanach Zjednoczonych. 7,2, odchylenie ponad 10, tak? Tu mamy rozbicie na wszystkie komponenty tego składnika. Więc tak naprawdę używanie poziomu cen, używanie średniej, tak naprawdę zaciemnia nam obraz, niż nam rozjaśnia go. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o krytykę. Teraz parę słów na temat pozytywnej teorii inflacji, albo jak przebiega ten proces. Tak mikroekonomicznie. Otóż wzrost zasobu pieniądza obniża jego użyteczność końcową względem dóbr. Tak? To powoduje wzrost popytu na te dobra. Tak? Przez krzywe popytu się przesuwają w prawo i w konsekwencji mamy wzrost cen. Czyli proszę zobaczyć, deprecjacja jednostki pieniężnej oznacza, że trzeba dać więcej pieniędzy za dane dobra. Czyli proszę zobaczyć, wydatki wzrosły, bo wzrosły ceny w wyniku spadku końcowej użyteczności pieniądza. A według teorii, ilościowej teorii pieniądza, to wzrost wydatków nominalnych powoduje wzrost cen. Tak? A tutaj wydatki są raczej konsekwencją. Tak? Jakby wszystko jest ustalane w procesie rynkowym. Nie ma tej klasycznej dychotomii, w której to zjawiska realne miałyby być ustalane osobno od zjawisk nominalnych. Tutaj zarówno ceny, jak i ilości są wspólnie ustalane w procesie rynkowym. No i wnioski. Jak to zwykle bywa, większość wyjaśnień, które występują, czy to w prasie, czy w przestrzeni publicznej, jest nic nie warta. Bo są to albo wyjaśnienia, które odwołują się do psychologii, do kosztów. To są błędne wyjaśnienia. Moim zdaniem inflacja ma charakter monetarny. Tak, więc tutaj austriacka teoria inflacji, tak jak ilościowa teoria pieniądza, oczywiście akceptuję rolę pieniądza, ale nie wikła się tutaj w błędne założenia. A to, że popyt na pieniądz jest stały, tak, a to, że mamy właśnie klasyczną dychotomię, tak, a to, że pieniądz jest neutralny. Więc mamy, tak jak mówiłem, to podejście nie analizuje stanów równowagowych, ale dynamiczny proces. I ta koncepcja jest lepiej osadzona w gmachu całej teorii ekonomii. Z jednej strony, tak jak mówiłem, ma lepsze mikropodstawy, bo bazuje na subiektywistycznej teorii wartości odniesionej do pieniądza, a z drugiej strony też jest lepiej powiązana z teorią cyklu koniunkturalnego. Bo proszę zobaczyć, w austriackim podejściu wzrost podaży pieniądza, tak, czyli pewne zjawiska inflacyjne, jeżeli zachodzi przez kanał kredytowy, to powoduje nam cykl koniunkturalny. Natomiast w podejściu mainstreamowym jest problem z teorią cyklu koniunkturalnego, bo pieniądz jest neutralny. Więc tutaj raczej trzeba szukać wyjaśnień albo po stronie podażowej, albo tak naprawdę nie mamy teorii cyklu koniunkturalnego, tylko mamy teorię kryzysów gospodarczych w oderwaniu od całego gmachu teorii ekonomicznej. No więc doszliśmy do niezaskakującego wniosku, że teoria austriacka najlepiej wyjaśnia nam rzeczywistość w
tym inflację. Bardzo dziękuję za uwagę. Myślę, że mamy jeszcze trochę czasu, także z chęcią odpowiem na kilka pytań. Jeśli są jakieś pytania, to proszę się zgłosić, dostarczę mikrofon. Dzień dobry. Ja mam pytanie odnośnie Argentyny, bo jak wiemy, wygrał tam Javier Milei i tam jest 140% inflacja. I czy właśnie to, co głosi Milei, czyli żeby tamtejszą walutę zastąpić dolarem, to jest relatywnie dobry pomysł, żeby tą inflację, hiperinflację tam zwalczyć? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że z punktu widzenia Argentyny przyjęcie tam dolara mogłoby być dobrym pomysłem. Z tego względu może to nie jest idealne rozwiązanie, natomiast podaż dolarów myślę, że nie będzie przyrastała tak szybko jak podaż argentyńskiej waluty, tak? Więc tutaj proszę zobaczyć, dlaczego mamy jaki jest pomysł stojący za niezależnymi bankami centralnymi. Ano pomysł jest taki, aby politycy nie mogli decydować o podaży pieniądza i nie mogli generować inflacji. No to jeżeli ta podaż pieniądza będzie determinowana przez bankierów centralnych z Waszyngtonu, to będziemy mieć jeszcze lepszą niezależność, tak? Będziemy mieć jeszcze lepsze oderwanie sfery monetarnej od polityków. Więc w tym sensie myślę, że dolaryzacja mogłaby być korzystna, choć to oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, więc wolałbym zobaczyć bardziej taki szczegółowy program, jakby to miało wyglądać, ale co do zasady, myślę, że akurat w przypadku Argentyny to mógłby być dobry pomysł. Bardzo proszę. Mamy jeszcze 4 minutki do panelu, więc proszę uprzejmie. Ja mam pytanie odnośnie luzowania ilościowego, jak ono wpływa na inflację, pana zdaniem, i odnośnie tutaj ostatniego zamieszania a propos konstytucji i polityki prezesa NBP, czy tutaj złamał konstytucję, czy nie, jak pan to ocenia? Bardzo dziękuję za te pytania. Pozwolę sobie odpowiedzieć tylko na pierwsze pytanie, bo nie jestem prawnikiem, zwłaszcza konstytucyjnym, więc nie czuję się kompetentny. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie, o luzowanie ilościowe, to tutaj, gdy był kryzys finansowy 2007-2009, były duże obawy właśnie o skutki inflacyjne takiego luzowania ilościowego. One były nieco na wyrost prawdopodobnie, ponieważ wzrosła podaż pieniądza, tylko wzrosła pewien szczególny komponent tej podaży pieniądza, mianowicie wzrosła baza monetarna, natomiast nie wzrosła szeroka podaż pieniądza. A to okazuje się, która bardziej wzrosła właśnie po pandemii, dlatego mamy inflację teraz, a nie mieliśmy jej wcześniej, tak? Okazuje się, że dla procesów inflacyjnych dużo większe znaczenie ma szeroka podaż pieniądza, M2 na przykład, niż baza monetarna. Więc to też jest swoją drogą dosyć, to nam pokazuje pewne słabości być może tego podejścia ilościowego, tak? No bo mamy M, no ale my nie wiemy do końca, czym to M jest, tak? I tutaj też właśnie niektórzy krytykują, że a to V nie jest stałe, a to, że nie wiemy, czym jest M, a to, że M nie jest egzogeniczne. I na podstawie tej krytyki dochodzą do wniosku, że inflacja nie jest monetarna, ale właśnie austriacka teoria, myślę, że zachowuje to, co najlepsze w ilościowej teorii, odrzucając to, co najgorsze. Bardzo proszę. 3 osoby się zgłosiły. To przyniosę mikrofon do najbliższej. Ekonomizuję. Ja nie jestem ekonomistą, więc może zaskoczę. Ja mam wrażenie, czy nie odnosi pan wrażenia, że problemem współczesnej ekonomii jest to, że próbujemy opisać złożone
procesy w sposób niewłaściwy. Pozwolę sobie użyć matematyki. My próbujemy opisać prostym równaniem coś, co musielibyśmy opisać matematycznie macierzą uwzględniającym tysiące albo dziesiątki tysięcy zmiennych i znaleźć mechanizm, który by potrafił połączyć te wszystkie rzeczy w postaci rachunku macierzowego, a nie prostego równania x plus y równa się n. Słuszna uwaga, ma pan całkowitą rację, że właśnie w ekonomii mamy takie podejście upraszczające, że mamy całą gospodarkę sprowadzoną do PKB, natomiast tu cały, wszystkie ceny wszystkich dóbr i usług w gospodarce mamy sprowadzone do poziomu cen. Co jeszcze czasem bardziej zawężamy do wskaźnika CPI, tak? Więc to jest takie bardzo redukcjonistyczne spojrzenie, zgodne z tym podejściem, z tym cytatem z Lorda Kevina, zdaje się, tak? Że nawet jeżeli czegoś nie możemy zmierzyć, to i tak będziemy mierzyć, tak? Więc to na to wygląda, tak? Że nie możemy zmierzyć tego, czym jest tak naprawdę zmian cenowych, bo byśmy musieli zmierzyć, jak zmieniają się wszystkie ceny w gospodarce. Wobec czego konstruujemy pewien wskaźnik i utożsamiamy inflację z tym wskaźnikiem, tak? Z czego później wychodzą nam kolejne błędy, bo utożsamiamy przyczyny inflacji na przykład ze zmianami komponentów wskaźnika. Albo zauważamy, że wskaźnik rośnie, choć nie zawsze, jeżeli wskaźnik rośnie, mamy inflację, bo po prostu mogą rosnąć ceny dóbr konsumpcyjnych względem innych dóbr, tak? Niektórzy mówią, że inflacja wynika z tego, że rząd wydaje pieniądze, tak? Z wydatków rządowych albo z transferów socjalnych, takich na konsumpcję, na finansowanie konsumpcji. I oczywiście to może mieć jakiś efekt na CPI, jeżeli będziemy mieć więcej pieniędzy, trafi do gospodarstw domowych, które będą wydawać pieniądze na dobra konsumpcyjne, to CPI może nam się zwiększyć. Ale to nie znaczy, że wydatki rządowe generują inflację, bo jeżeli przy stałej podaży pieniądza wzrost wydatków rządowych oznacza tylko redystrybucję środków z sektora prywatnego do rządu i beneficjentów jego wydatków. Czy jeżeli Argentyna powinna przyjąć dolara, bo amerykański bank centralny jest bardziej niezależny od jej polityków, to czy równocześnie Polska powinna przyjąć euro, bo tak samo Europejski Bank Centralny będzie bardziej niezależny niż NBP? To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że sytuacja Argentyny jest jednak troszeczkę inna niż sytuacja Polski, tak? Że oczywiście mieliśmy inflację prawie 20%, jednak to wciąż daleko do aż tak wysokich stóp inflacji jak w Polsce, więc wydaje mi się, że w Polsce akurat koszty przyjęcia obcej waluty są mniejsze niż w przypadku Argentyny, tak? Tak bym odpowiedział na to pytanie, ale doceniam jakby dostrzeżenie tych logicznych implikacji mojej odpowiedzi poprzedniej. To ostatnie pytanie jeszcze, bo tu panowie w trójkę się zgłosili, proszę. A mam pytanie odnośnie tej monetarnej teorii inflacji dzięki wzrostu cen na energię. Czyli jak mi to wydaje się, jeśli rosną ceny na energię, to energia jest ceny na energię wpływają oczywiście na koszty jakiejkolwiek produkcji i ten rost cen, jak było u pana w prezentacji, że tam wysokie ceny są lekarstwem na wysokie ceny, ale jeśli się nie mylę, to bardziej chodzi o sytuacje, kiedy rost cen jest spowodowany zmianami w popycie, a nie zmianami ani utrudnieniami w produkcji. A jeśli mamy utrudnienia w produkcji, które na przykład wyższe ceny na energię, to czy to może być nie konkretnie w obecnych czasach, ale teoretycznie mieć wpływ na ogólny poziom cen, czyli spowodować inflację czynnikiem niemonetarnym? Bardzo dziękuję za to pytanie. Tutaj właśnie bardzo często zwracano uwagę na te czynniki podażowe. Tak jak mówiłem podczas wystąpienia, mi się wydaje, że one
jakby, że brakuje takiego zrozumienia, że inflacja jest pewnym procesem. Przynajmniej ja tak patrzę na inflację i to pewnie było bardziej oczywiste, kiedy patrzyliśmy na inflację jako wzrost podaży pieniądza, że to będzie pewien proces później. Tak? Natomiast no, jeżeli tak rozumiemy inflację jako pewien proces zachodzący w czasie, no to trudno zakładać, że czynniki podażowe mogą odpowiadać za ciągły wzrost cen, że mogą odpowiadać za taki jednorazowy wzrost cen, tak? Albo tak jak podczas pandemii ludzie mówili, że to zaburzenia łańcuchów dostaw, tak? Tylko z czego to wynikało? Wzrost popytu na towary był tak duży, że po prostu strona podażowa nie nadążyła z odpowiedzią, ale ten pierwotny impuls był popytowy, tak? A ludzie mogą zgłaszać powszechnie na dobra i usługi większy popyt, jeżeli mają większe saldo pieniężne, jeżeli następuje wzrost podaży pieniądza. Dziękujemy bardzo. Pana profesora Arkadiusza zapraszam, żeby usiadł już z nami w panelu.